Dąb czerwony. Drodzy, to potężne drzewo ma kilkadziesiąt, może 100 lat. Nie znam się zupełnie na tym, natomiast wiem na pewno, że jakiejkolwiek siły próbowałbym użyć, to nie jestem w stanie tego drzewa w żaden sposób poruszyć, nie jestem w stanie w żaden sposób go zniszczyć. Być może jakieś drobne zniszczenia byłyby moim udziałem. Żeby to drzewo stąd usunąć, potrzeba specjalistycznego sprzętu, ludzi, którzy musieliby zaangażować wiele siły do tego, by to, co zapuściło tak głęboko korzenie, z tego miejsca zniknęło. A przecież na początku był to po prostu taki zwykły, mały żołędź, który wpadł do ziemi, zapuścił korzenie, znalazł przyjazne warunki, dobry grunt i wyrosło takie drzewo. Ale gdyby znalazł się wcześniej ktoś i złapał tego żołędzia, który ledwo co puścił korzenie, tak naprawdę wtedy wystarczyłaby niewielka siła i jeden człowiek i tego drzewa tutaj by nie było. Drodzy, to jest dla nas pewne wprowadzenie i zachęcenie pokazujące, że potrzebny jest czas, potrzebny jest wysiłek, potrzebny jest spokój do tego, by coś, co było zwykłym, małym nasieniem, stało się potężnym drzewem. I o tym też jest nasz dzisiejszy tekst. W liście do Efezjan w 3 rozdziale od 14 wiersza takie znajdujemy słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni wewnętrznym człowieku. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie. Abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Drodzy, żołędź, żeby stać się dorodnym, mocnym drzewem, oprócz tego, że musi wpaść do ziemi i zapuścić korzenie, musi mieć właściwe i sprzyjające warunki i nikt nie może go w tym wszystkim zniszczyć. Również z naszym życiem w Chrystusie jest podobnie. Nowe narodzenie jest przecież początkiem, jest darem, ale to jest początek. List apostoła Pawła do Efezjan zachęca nas do tego, byśmy o tym życiu myśleli i troszczyli się, nie tylko myśląc o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, ale przede wszystkim myśląc też o tym, że potrzebujemy tego codziennego wzrostu, pokarmu, pogłębiania wiedzy i poznania. Wiara to nie jest tylko i wyłącznie jednorazowe wydarzenie, ale wiara to codzienne życie, to poznawanie, to zgłębianie tej wiary, a przez to wszystko to wkorzenianie się i ugruntowywanie w miłości, którą dał nam Jezus Chrystus. Dlatego ten dzisiejszy tekst jest zachęcaniem, by każdy dzień był nie tylko nowym dniem życia w Chrystusie, ale by każdy dzień był też codziennym zagłębianiem się i wzrastaniem w naszym chrześcijańskim życiu, w tym fundamencie, w którym jest dla nas Jezus Chrystus.